Witam wszystkich serdecznie. To jest 9 odcinek podcastu Rusz się zdrowo. Ja nazywam się Tomasz Chruświcki i w ramach tego programu rozmawiamy o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. Dzisiejszym głównym tematem są aplikacje, narzędzia, które ułatwiają trenowanie zawodnikom, jak i trenerom. Rzeczy, z których ja na co dzień korzystam, które przyspieszają mi pracę, które pozwalają mi na lepsze efekty mojej pracy, wkładanego czasu w opiekę nad moimi zawodnikami. Wszystkie te rzeczy, o których będę mówił, są też do wykorzystania po prostu w takim treningu indywidualnym, kiedy planujemy trening tylko i wyłącznie i dla siebie i tylko i wyłącznie dla siebie ten trening analizujemy. Ten podcast, w zasadzie ten odcinek dzisiejszy, powstaje głównie z tego względu, że znowu przez te ostatnie lata swojej praktyki zauważyłem, że pomimo XXI wieku, pomimo bardzo dobrze rozwiniętych technologii, nadal trochę unikamy korzystania z nich, trochę jakby boimy się. Z drugiej strony boimy się o to, żeby jakby te nasze kolarstwo, czy w ogóle cały sport wytrzymałościowy nie stracił tego takiego mitycznego trochę romantyzmu, gdzie po prostu wychodzimy pobiegać, wychodzimy pojeździć, idziemy na długą wycieczkę w góry po to, żeby pobyć samemu ze sobą, zdobyć jakieś nowe szczyty, obejrzeć nowe trasy, przebiec nową ilość kilometrów. Ja jednak uważam, że te technologie, które w dzisiejszym świecie mamy dostępne tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i za często niewielkie pieniądze, warto wykorzystywać w swojej codziennej praktyce, bo one nie są po to, żeby nam utrudniać, one są po to, żeby nam przede wszystkim ten trening jak najbardziej ułatwiać. Jeżeli chodzi o mnie, ja w zasadzie z tych technologii korzystałem od zawsze. Jestem osobą po prostu taką trochę gadżeciarzem, lubię cyferki, lubię kontrolę swojego treningu, czy w ogóle rzeczy, które robię w życiu. Lubię po prostu sobie kombinować z różnymi rozwiązaniami. Więc tak naprawdę jak tylko zacząłem trenować kolarstwo tak sam dla siebie, to od razu w moim takim arsenale narzędzi pojawił się pulsometr, pojawiły się jakieś programy do analizy tego pulsu. Jeszcze jak nie miałem wcześniej urządzenia typu Garmin, który zapisuje, którym można zgrać te pliki treningowe potem na przykład do komputera, do programu, to potrafiłem po każdym treningu siadać do komputera i wypełniać tabelki w Excelu, gdzie wpisywałem, ile czasu trenowałem, jakie średnie tętno, jakie maksymalne, ile kalorii, jaka średnia prędkość, jaka trasa, jakie samopoczucie i tak dalej. Taki dosyć podstawowy, ale z drugiej strony rozbudowany arkusz monitoringu takiego treningowego. Więc tak naprawdę z tych technologii korzystałem jak tylko mogłem. Starałem się je wdrażać jak najszybciej, od razu w momencie, w którym miałem taką możliwość, to wykorzystywałem to, co jest dostępne. Uważam, że było to dobre rozwiązanie, bo ono bardzo dobrze uczy mnie o własnym treningu przede wszystkim. Ono pozwala mi na zrozumienie pewnych procesów, na analizę taką statystyczną całego treningu, całego procesu treningowego i pozwala dzięki temu, jeżeli trochę pomyślimy po prostu o tym, wyciągać dość obiektywne wnioski. Ja nie mówię, że to są wnioski obiektywne w 100%, bo zawsze na cały ten proces trzeba nałożyć trochę aspektów, których normalnie nie bierzemy pod uwagę w tych programach, takich, które nie zawsze są policzalne, nie zawsze są do określenia ile, jak, dlaczego, ale no nadal taka analiza statystyczna pozwala zrozumieć ten trening jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o rzeczy, podstawowe rzeczy, które ja w dzisiejszym na stan dzisiejszy wykorzystuję w swoim arsenale, zarówno takim treningowym, treningu własnego, jak i w swoim arsenale trenerskim, to absolutny must have dla mnie to jest aplikacja TrainingPeaks. Jeżeli jeszcze nie znacie, to polecam się zapoznać. Aplikacja TrainingPeaks to jest taki dość rozbudowany kalendarz treningowy. Nie mówię, że to jest bardzo rozbudowany kalendarz, bo znam bardziej rozbudowane rzeczy, o których trochę później. TrainingPeaks dla mnie jako dla trenera jest moim podstawowym narzędziem pracy.
Głównie dlatego, że ja tam mogę podglądać swoich zawodników. W sensie nie muszę na przykład logować się na konto Garmina mojego zawodnika, żeby zobaczyć, co on zrobił, tylko to wszystko jest ze sobą zsynchronizowane. Ja włączając swoje konto trenerskie na TrainingPixie mam podgląd po prostu do wszystkich zawodników. To mi znacznie przyspiesza pracę, znacznie ułatwia. Cały TrainingPix sprowadza się do tego, że ma kilka takich zakładek. Jedną z nich to jest kalendarz treningowy, w którym ogólnie są wyszczególnione dni, miesiące, tygodnie i tak dalej. I na każdy kolejny dzień możemy sobie zaplanować konkretną jednostkę. Te jednostki oczywiście mogą być różnie zaplanowane, mogą to być tylko słownie opisane jednostki, mogą to być jednostki stworzone takie gotowe do eksportu, tak zwany structured workout, które tak naprawdę odpalamy potem w Garminie, w Wahoo, w Polarze, czymkolwiek i dyktują nam, co mamy po kolei robić. W tym kalendarzu oczywiście tam są też dodatkowe już dane takie statystyczne dotyczące obciążenia, objętości, rozkładu tych parametrów na różne dyscypliny. Druga zakładka to jest tak zwany dashboard, w którym mam po prostu wszelkie możliwe takie podstawowe statystyki dotyczące treningu. Objętość tam w skali na przykład roku, performance management chart, jakieś inne rzeczy, na przykład rozkład tego, jaka objętość była na rowerze MTB, jak na rowerze szosowym. Sporo jest wykresów do dostosowania wedle własnych potrzeb. Okresy też dostosowujemy wedle własnych potrzeb, wyświetlanie tego też wedle własnych potrzeb. To nie jest może najbardziej zaawansowane narzędzie, ten dashboard, bo można to zrobić jeszcze szczegółowiej na przykład w oprogramowaniu WKO lub w Golden Cheetah, o czym troszeczkę później, ale jest to bardzo fajne rozwiązanie do tego, żeby na bieżąco kontrolować, co się dzieje tak w ogólnym zarysie treningu. Kolejną zakładką jest ATP, Annual Training Plan. To jest tak naprawdę rozkład treningu rocznego, taki ogólny zarys treningu, gdzie możemy to sobie zaplanować i też na bieżąco kontrolować. To, co jest fajne, no to można bardzo szybko, łatwo generować z automatu te zarysy roczne po wprowadzeniu podstawowych danych, jak docelowe obciążenie średnie, czy jakiś tam chronic training load docelowy w dniu startu itd., itd. No i ja jako trener mam jeszcze zakładkę taką, w której mam podgląd na takie przyspieszone jakby statystyki każdego zawodnika plus jakieś tam notatki, gdzie mogę sobie to na spokojnie wprowadzać. Jeżeli chodzi o zawodnika, super narzędzie, bo po pierwsze ułatwia kontakt z trenerem, ogranicza do minimum potrzebę jakiegoś tam zaangażowania czasowego z własnej strony. Druga sprawa, można zostawiać pod każdym treningiem komentarze. To jest, uważam, najlepsza funkcja TrainingPixa, że po zrobionym treningu czy przed zrobionym treningiem można zostawić komentarz z punktu widzenia zawodnika, jak i trenera. I często taka podstawowa komunikacja opiera się właśnie na tych komentarzach w TrainingPixie. Dzięki temu mamy podgląd tak naprawdę na wszystko w jednym miejscu. Do tego możemy prowadzić tam monitoring, wprowadzać sobie jakieś dane dotyczące tętna spoczynkowego, czasu snu, jakości tego snu i wiele, wiele innych parametrów. Naprawdę tam jest kilkadziesiąt rzeczy, które można sobie na bieżąco wypełniać i śledzić. Jeżeli chodzi o zawodnika, jakie ma jeszcze korzyści z takiej aplikacji, to uważam, że jedną z takich ważniejszych zalet to jest to, że może głupio to zabrzmi, ale ma poczucie, że jest opiekowany przez specjalistę, jeżeli ma trenera. No bo nie oszukujmy się, ale TrainingPix, jeżeli wchodzimy, widzimy tam rozpiskę treningową, która jest dobrze przygotowana, która jest jeszcze dobrze opisana przez trenera, a porównujemy to z jakimś planem rozpisanym na kartce, no to już tak psychologicznie trochę nam się w głowie rysuje taki zarys trenera profesjonalnego, trenera takiego bardziej hobbystycznego, bądź starej szkoły. Jeżeli chodzi o zawodnika, który planuje treningi tylko i wyłącznie dla siebie, to TrainingPix jest takim samym, tak samo dobrym narzędziem jak dla trenera, bo też może wszystkie te czynności tam planowania, analizowania sobie dokonywać, no tyle, że nie ma podglądu do swoich zawodników, bo ich po prostu nie ma. Trzeba rozróżnić, że zakładamy osobne konta dla trenera, osobne konto dla zawodnika. Jeżeli nie chcemy być trenerem, to zakładamy tylko to trenerskie. Program oczywiście kosztuje. Jest podstawowa wersja, która jest dość okrojona. Ja zalecam zapłacić. Czasem są jakieś promocje tam na Black Friday. Można to kupić w rozrachunku rocznym troszeczkę taniej. Konto trenerskie to jest koszt w zależności od tego, ilu mamy zawodników, ale tam od 200 zł do wzwyż. Konto miesięcznie oczywiście.
Konto zawodnicze to jest, jeśli się nie mylę, około 80 zł miesięcznie. Musiałbym to jeszcze dokładnie sprawdzić. Także jeżeli chodzi o Training Peaks, ja uważam, że must have. Naprawdę każdy trener powinien z tego korzystać, który trenuje zawodników trenujących sporty wytrzymałościowe, bo jest to po prostu wygodne i skuteczne w swoim użytkowaniu. Każdy, kto trenuje dla siebie, też polecałbym przede wszystkim chociażby sprawdzić, czy pasuje wam takie rozwiązanie, sprawdzić, czy podoba wam się taka aplikacja i czy dobrze ją wykorzystacie. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, to taka najbardziej podstawowa w moim codziennym użytkowaniu, to są arkusze Google. Arkusze Google z jednego względu, czyli bieżący monitoring sportowca, monitoring, który ma za zadanie śledzić jego zdrowie, samopoczucie. Te arkusze, jeżeli chcecie, to są do pobrania po zapisaniu się na nasz newsletter Rusz się zdrowo. Wystarczy, że wejdziecie w opis tego odcinka podcastu, zejdziecie w dół, tam będzie link, dzięki któremu traficie na formularz zapisu. Otrzymacie dostęp do arkusza monitoringowego, do kilku innych ciekawych rzeczy, jakichś tam webinarów i tak dalej. To wszystko będzie za darmo po zapisaniu się na ten newsletter. Także polecam sobie przejrzeć ten arkusz. Arkusz poza monitoringiem takim podstawowym służy mi też do zbierania rzeczy mniej oczywistych, jak na przykład badania krwi, jakieś większe notatki na temat zawodnika, jakieś planowanie takie bardzo długofalowe w stylu 3, 4, 5, 10 lat rozwoju danego zawodnika. No tak naprawdę możliwości są nieograniczone. Kiedyś działałem w 100% na arkusza bez Training Peaksa i miałem wszystko po prostu w jednym rozbudowanym pliku. Teraz mam to troszeczkę podzielone, bo no tak jak mówię, Training Peaks jest świetnym narzędziem, ale nie wszystko na nim zrobimy. Monitoring łatwiej mi się robi na przykład w arkuszach Google. To, co możemy tam też zapisywać, to zawsze jakieś takie postępy, typu poprawa tempa biegowego, poprawa stref, poprawa badań wydolnościowych, badań krwi i tak dalej. Więc zalecam coś takiego sobie zbierać i notować na bieżąco. Trzecia rzecz, to jest chyba najmniej oczywista w tym zestawieniu, to jest aplikacja Nozbi. Aplikacja Nozbi to jest polska aplikacja do zarządzania zadaniami. Dla mnie, podobnie jak Training Peaks, absolutny must have pod względem tego, żeby zaplanować sobie pracę w swojej działalności po prostu. Ale nie tylko chodzi o to, żeby sobie wpisać, kiedy ja mam zapłacić za ZUS, kiedy mam zapłacić podatek dochodowy, a kiedy mam wysłać zawodników na przykład badania krwi. Ale to jest przede wszystkim dla mnie podstawowe narzędzie do tego, że ja co tydzień mam tam wpisanych wszystkich moich zawodników. Dopiero po skończonym planie, jeżeli ja przygotuję dla nich plan, odhaczam sobie zadanie, że jest zrobione oraz zostawiam tam zawsze notatkę. Można do zadań zostawiać notatki, jakieś przypomnienia i tak dalej. Mi się to przydaje głównie z tego względu, że za tydzień, jak znowu pojawia mi się automatycznie zadanie rozpisać plan zawodnikowi XYZ, to ja już widzę, co w zeszłym tygodniu sobie na notatkę zostawiłem. Jakieś uwagi, że na przykład w przyszłym tygodniu zróbmy test dodatkowy, zróbmy dodatkowe badania krwi albo uważajmy z obciążeniem cokolwiek. Jeżeli ma się tam ileś osób na głowie, to niektóre rzeczy po prostu wypadają. W poniedziałek myślimy o tym, że kurczę, może on jest trochę przemęczony, może nie, zastanówmy się, zobaczymy. Za 5 dni może nam to po prostu wylecieć z głowy, zapominamy o tym przy następnym planie, który aktualizujemy, więc zostawianie sobie takich zapisek to jest bardzo pomocne, bardzo usprawniające moją pracę. To, jak można aplikację Nozbi wykorzystać w takim prowadzeniu siebie własnego, no to ja uważam, że również można sobie po prostu w taki sposób zostawiać notatki odnośnie treningu. Ważniejsze rzeczy, które chcemy zapamiętać, czy traktować to trochę jako pamiętnik, żeby zapisać coś, móc do tego szybko wrócić w późniejszym czasie, zaplanować sobie na przykład jakieś badania do zrobienia, testy i tak dalej. Nie jest to jakoś super przydatne w treningu własnym, ale w trenowaniu zawodników jako trener uważam, że to naprawdę pomocno. To, co jest fajne, to mają darmową aplikację do momentu, w którym utworzymy sobie 5 projektów. Jeżeli chcemy mieć tych projektów więcej, no to wtedy płacimy po prostu subskrypcję. Projekty to nie są zadania, zadań może być niezliczona ilość. Projekty to jest podział na przykład zadań, tak jak ja mam w firmie, że projekt typu księgowość, projekt typu działania social mediowe, jakieś pisanie e-booka, nagrywanie podcastu i tak dalej, żeby to sobie wszystko posegregować, mieć do tego łatwy i
sprawny dostęp. Kolejna rzecz, którą dość często wykorzystuję i która nadaje się tak naprawdę dla wszystkich, nie tylko trenerów, ale i zawodników, ale i pacjentów, którzy przychodzą do nas na fizjoterapię, to jest aplikacja Kubios HRV. Aplikacja do pobrania na telefon, której głównym zadaniem jest pomiar zmienności rytmu zatokowego serca, czyli HRV. Odbywa się ona oczywiście za pomocą urządzenia zewnętrznego, czyli paska tętna, który musi mieć możliwość połączenia się po łączności Bluetooth. Łączymy ją sobie bezpośrednio opaskę z aplikacją. Odpalamy pomiar. Przez określony czas aplikacja mierzy nam przede wszystkim to, jak nam bije nasze serce. Analizuje je pod względem aktywności układu przywspółczulnego, współczulnego. Na podstawie tego też określa tak zwany indeks stresu. Oraz dodatkowo po prostu podaje nam bezwzględną wartość zmienności rytmu zatokowego serca. HRV to jest ogólnie temat dość obszerny. Ja się cały czas przymierzam do napisania dość obszernego artykułu na mojego bloga, jak i nagrania podcastu na ten temat. Jednak uwierzcie mi, że to jest na tyle zawiła sprawa pod kątem treningowym, że no chcę zrobić to dobrze, więc potrzebuję trochę czasu na dobry research, na zastanowienie się, jak od której strony to ugryźć, więc dajcie mi jeszcze trochę czasu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to znowu zachęcam do zapisania się na newsletter, bo tam też wrzucam czasem jakieś ciekawostki a propos HRV, bo nie ukrywam, że jest to mój taki trochę konik treningowy. Bardzo w ostatnim czasie lubię analizować to, co się dzieje z naszym serduchem i jak trening na to wpływa. Ale musicie naprawdę dać mi jeszcze chwilę na to, żebym uporządkował sobie wszystkie rzeczy, które gdzieś tam znalazłem do tej pory i zebrał je w jedno. Niemniej jednak aplikację Kubios HRV polecam wszystkim absolutnie, bo ona jest darmowa. A to, jakich informacji dostarcza po zebraniu iluś tam pomiarów, jest naprawdę nieoceniona. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć decyzję, na przykład, czy w danym dniu powinniśmy robić ciężki czy lekki trening, czy w ogóle powinniśmy robić trening, czy może nie. Czy lepiej się przespać, czy może porolować, porozciągać, czy może zacząć interesować się własnym zdrowiem. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do analizy trendu tego parametru, którym jest HRV, więc tak naprawdę im więcej pomiarów mamy zebranych, tym dla nas będzie lepiej. To, co jest ważne, to to, żeby badać HRV zawsze o stałej porze, najlepiej po przebudzeniu, ewentualnie przed snem i tylko wtedy to analizować. Bo jeżeli będziemy robić to w ciągu dnia, w różnych porach, no to będzie ciężko nam porównywać te wyniki ze sobą. Niemniej jednak uważam, że aplikacja warta uwagi, w ogóle pomiar zmienności rytmu zatokowego serca naprawdę jest warty uwagi w sporcie i przynosi nam wiele korzyści pod względem właśnie dokonywania różnych decyzji treningowych. Także to jest jedna z kolejnych aplikacji, którą ja dość często wykorzystuję. Dodatkową rzeczą, którą w kontekście HRV czasem wykorzystuję, to jest aplikacja Whoop. W zasadzie cały system Whoop, bo to jest aplikacja, jak i urządzenie zewnętrzne, które właśnie mierzy tętno, mierzy zmienność rytmu zatokowego serca, mierzy aktywność przez cały dzień. Taki trochę monitor aktywności, ale przeznaczony do bardziej profesjonalnych zastosowań w sporcie. Też oczywiście otrzymujemy tam wszystkie takie wyniki jak w Kubiosie, tyle że dostajemy też informacje o tym, jaka była aktywność w ciągu dnia, ile tej aktywności było, jak wyglądał sen, jak w ogóle jakość tego snu, nie tylko długość. I na podstawie wszystkich tych parametrów i danych, które on zbiera przez cały dzień tak naprawdę, no to podaje nam potem taki Whoop Recovery Score, czyli jakby gotowość do kolejnego dnia. Profesjonalnie nazywane to jest readiness i to jest właśnie nazwa, która jest używana na przykład w aplikacji Kubios HRV. To narzędzie jest o tyle dobre, że zalecam częściej korzystanie z niego na przykład zawodnikom, jeżeli już chcą trenować na bardzo wysokim poziomie, no to wtedy jakby łatwiej mi jest zalogować się właśnie na ich konto, czy jeżeli oni zsynchronizują Whoopa z TrainingPeaksem i TrainingPeaks otrzyma dane z tego Whoopa, po prostu łatwiej mi na to wszystko patrzeć w takich trendach na przykład miesiąca, tygodnia, roku i tak dalej. Więc to jest narzędzie bardziej
przeznaczone do współpracy na linii trener-zawodnik. Tyle, że niestety trzeba wziąć pod uwagę, że to dość sporo kosztuje. Ceny aktualnie nie pamiętam, ale pamiętam, że tanie to nie było. Z podobnych rzeczy, które można wykorzystywać do takiego monitoringu zawodnika, no to będzie aplikacja, na przykład aplikacja i pierścień Oura Ring. To będą aplikacje typu Actimed, Athlet Monitoring, Catapult w innych sportach będzie często wykorzystywany, przede wszystkim w sportach drużynowych. Także to są rzeczy, które ułatwiają po prostu całościowe, takie kompleksowe spojrzenie na zawodnika. Pomijając takie aplikacje już typowo przygotowane do tego, żeby monitorować zawodnika, tak w codziennym życiu, w kontekście zdrowia, performance'u, no to przede wszystkim polecam aplikacje typu Garmin Connect. Oczywiście też do tego potrzebujemy urządzenie zewnętrzne. Ale szczerze mówiąc, sprzęt, który jest dostępny aktualnie w katalogu, na przykład Garmina, czyli to są zegarki typu Fenix 5, Venu, Vivo Active i tak dalej, zbierają na tyle dużo danych, na tyle dużo fajnych parametrów, które dość są stabilne w pomiarze, jak zauważam, że warto z tego bardzo korzystać. Problem jest z nimi jedynie taki, że pewnie z marketingowych względów oni te swoje parametry po swojemu nazywają. Czyli już nie mamy na przykład parametru readiness, tylko mamy body battery w Garminie. I tak w różnych aplikacjach Sun to pewnie też ma inaczej, Polar ma inaczej i tak dalej. Każdy ocenia to, jakby ocenia, określa to swoimi nazwami. To jest problematyczne z tego względu, że nie zawsze wiemy, co się składa na dany parametr. Tak jak mamy gdzieś tam poziom stresu, na przykład w Garminie, no to fajnie, że nam mówi, że ten poziom stresu jest na tym i na tym poziomie, ale ja jako trener nie wiem, co on bierze pod uwagę, żeby ten poziom stresu ocenić. Dla zawodnika jest to komfortowe. Dostaję informację, poziom stresu taki, body battery takie, ok, fajnie. Wedle Garmina powinienem robić to i to. Ja jednak jako trener muszę być trochę bardziej krytyczny i muszę starać się przede wszystkim wyciągać te surowe dane i dopiero te surowe dane zacząć analizować. Bo no nie do końca może chodzi o to, że nie ufam Garminowi, ale chodzi o to, że jeżeli mam jakieś tam standardy pracy, na przykład tylko i wyłącznie na HRV, no to ciężko mi teraz pracować na body battery czy na jakichś innych parametrach, skoro nie wiem tak naprawdę, jak je porównywać do tych moich standardów pracy z HRV. Niemniej jednak to, ile te aplikacje, ile te urządzenia typu Garmin, Polar, Sunto, wszystkie smart opaski lepszej jakości, Apple Watch i tak dalej zbierają, naprawdę są przydatne w pracy zarówno planowania treningu dla siebie, jak i pracy trenera, jeżeli mamy dostęp do tych danych. Także no, to są często rzeczy, które mamy już dostępne, głupio byłoby nie korzystać. Aplikacja, którą rzadziej używam w kontekście kolarstwa, ale częściej używam w kontekście treningu ogólnorozwojowego, którego używam często z pacjentami, którego używam często u biegaczy, to jest aplikacja HUD Technik. Aplikacja bardzo prosta na telefon, która nagrywa w zwolnionym tempie i o ile to nie jest jakieś wow, no bo większość telefonów nagrywa po prostu w zwolnionym tempie teraz, o tyle jej zaletą jest to przede wszystkim, że te nagrania możemy bardzo fajnie przewijać klatka po klatce, dość zgrabnie. A druga sprawa, możemy sobie nanosić na nie pewnie rysunki. Możemy dzięki tym rysunkom sobie pomierzyć kąty odpowiednie, zaznaczać sobie ważne rzeczy. To jest rzecz, którą fajnie się używa w tak zwanej pracy on-field, czyli potrzebujemy na szybko nagrać na przykład kogoś jak biega, zaznaczyć sobie najważniejsze rzeczy do analizy późniejszej, bądź na szybko sprawdzić, a jakie tam jest na przykład zgięcie grzbietowe stopy w tym i w tym momencie, a jakie tu jest wyprost w kolanie w tym i w tym momencie i poprawiać je tak na szybko, na bieżąco. Darmowa aplikacja znowu w podstawowej wersji, w bardziej zaawansowanej subskrypcja. Ja do tej pory wykorzystuję cały czas chyba tą darmową, jeżeli dobrze pamiętam i sprawdza się świetnie. Z podobnych rzeczy mamy też inne programy, przede wszystkim na komputer, często bardziej rozbudowane, w których możemy nanosić pewne znaczniki, na przykład na zawodnika i automatycznie te kąty nam się mierzą. Minusem jest ich to, że potrzebujemy komputer na miejscu, przegrywać nagrania i tak dalej, a większość z nas posiada telefon, który nagrywa w 240 fps, więc w
chwila, moment, wyciągamy sprzęt z kieszeni, nagrywamy, analizujemy, wprowadzamy zmiany. To wszystko trwa 5, 10, 15 minut i możemy działać tak bardzo szybko, na bieżąco. Z rzeczy, które korzystam we wszystkich przypadkach praktycznie, czyli u pacjentów, wśród biegaczy, którym pomagam w kontekście właśnie kontuzji, w kontekście przygotowania motorycznego oraz wśród kolarzy, których prowadzę kompleksowo, korzystam z Golden Cheat'a. To jest dość rozbudowany program do analizy treningu, do analizy statystycznej, obciążenia treningowego i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony fajne, z drugiej nie. Bo jeżeli weźmiemy sobie na tapet na przykład oprogramowanie WKO od TrainingPixa, ono jest znacznie łatwiejsze w obsłudze. Ma bardzo podobne funkcje, łatwe w obsłudze, fajny interfejs i tak dalej, tyle że no kosztuje. Jeśli dobrze pamiętam, to jest około chyba tam 1000 zł. Golden Cheat jest darmowy. To jest taki projekt też chyba naukowy, open license. Nie wiem, jak to się teraz mówiło na to oprogramowanie, w których po prostu można zgłaszać jakieś tam swoje uwagi, też pomagać przy kodowaniu i tak dalej. Mniejsza o to. Jest to bardzo fajne oprogramowanie z tego względu, że jest super rozbudowane. Problem jest taki, że często to nas przerasta, to rozbudowanie tego programu. Ciężko się w nim poruszać, ciężko się w nim połapać. Wszystko trzeba tak dość mozolnie dostosowywać do własnych potrzeb. Dla mnie przygotowanie nowo ściągniętego programu do użytkowania własnego, no to jest, myślę, że dobre 2,5 godziny, żeby sobie przygotować wszystkie zakładki, wszystkie analizy, dobrze opisać i tak dalej. Ale potem otrzymujemy naprawdę świetne narzędzie do analizy przede wszystkim takiej długoterminowej. Bardzo dobrze to się sprawdza właśnie w przypadku szukania przyczyny kontuzji u moich zawodników, jeżeli potrzebuję spojrzeć na przykład na 4 lata wstecz, no to zrzucamy to wszystko z Garmin Connecta na przykład do Golden Cheat'a i tam to analizujemy, bo jest to trochę łatwiejsze pod względem obserwacji takiej długofalowej, obserwacji w długim okresie czasu. No to to, co jest w nim też fajne, to to, że możemy na nim sobie realizować treningi tak jak na Zwifcie, w sensie no nie mamy tej wirtualnej rzeczywistości, no ale mamy możliwość jakby zaplanowania sobie obciążenia w trybie RG i pracowania na tym. Bardzo podstawowa rzecz, ale szczególnie na przykład do badań wydolnościowych to się może sprawdzać, jeżeli chcemy jakieś konkretne testy zrobić na ergometrze, to też to się wtedy dość przyjemnie sprawdza. Także Golden Cheat'a polecam chociażby z czystej ciekawości sprawdzić, pobrać, poruszać się trochę po tym programie. Jeżeli wam się spodoba, to przede wszystkim go dość regularnie i oczywiście z uwzględnieniem pewnych aspektów korzystać z niego. Kolejnymi rzeczami, które mogą tak ułatwić, usprawnić cały proces treningowy, szczególnie w bieganie, w kolarstwie, w triatlonie, to są wszelkiego rodzaju czysto treningowe aplikacje. I mam tu na myśli przede wszystkim takie rzeczy jak Zwift, jak Rovi, jak Kinomap, Trainer Road i inne tego typu. Jeżeli chodzi o to w ogóle, do czego mogą się przydać i kiedy z nich warto korzystać, no to z tych wszystkich aplikacji, które umożliwiają jazdę w wirtualnej rzeczywistości, bądź też odtwarzania realnych tras podczas jazdy na trenażerze, no to to jest rzecz, która bardzo ułatwia przeżycie całego okresu jesienno-zimowego, zimowo-wiosennego, szczególnie w kontekście jazdy na rowerze oczywiście. Na Zwifcie też można biegać, aczkolwiek no ja osobiście nie widzę jakiegoś wielkiego sensu w bieganiu w pomieszczeniu przy naszej pogodzie, która jest zimą, bo rzadko zdarza się, żeby to było naprawdę trudne do realizacji na zewnątrz, no chyba że są jakieś tam bardzo mocno ścieżki oblodzone. O tyle jazda na rowerze na zewnątrz jest znacznie lepszym pomysłem często w trakcie zimy niż jazda na zewnątrz. I to już nie tylko ze względów wygody czy przyjemności z tej jazdy, co po prostu z takich praktycznych względów treningowych. Ten trening często jest łatwiej zrealizować na trenażerze, bezpieczniej, łatwiej możemy kontrolować intensywność tego treningu i tak dalej, i tak dalej. Te aplikacje oczywiście mają pewne wady i zalety, o których może opowiem troszeczkę później w jakimś tam innym odcinku, bo tu można by było naprawdę mocno rozgadać się na temat
planów treningowych, czy w ogóle gotowych treningów, jakie proponują te aplikacje. Tak w skrócie mówiąc, które często są bardzo przekombinowane i które są o zbyt wysokiej intensywności, w szczególności biorąc pod uwagę okres, w którym najczęściej, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej, korzystamy z tych aplikacji, czyli jesień, zima, wczesna wiosna. One fajnie wspomagają cały ten proces treningowy, bo no, nie oszukujmy się, ale troszeczkę łatwiej wejść na trenażer i zrobić nawet jakieś tam powtórzenie niewielkiej intensywności, kiedy na zewnątrz jest minus 5 stopni, niż ubierać się od stóp do głów, brać coś ciepłego do picia, przygotowywać się natomiast naprawdę długo i realizować ten trening na zewnątrz. Już pomijając wszystkie aspekty dotyczące bezpieczeństwa, krótkiego dnia, zimą i tak dalej, i tak dalej. Także ja jestem zdecydowanie na tak, jeżeli chodzi o te aplikacje. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to nie zawsze jest lek na całe zło i trzeba z nich korzystać dość ostrożnie. Może to troszeczkę brzmieć na zasadzie, że no, próbuję zniechęcić ludzi do tego, bo trener to jest najlepsze, co można wziąć. Nie, już nie chodzi o to, że trener to jest najlepsze, co można z tego wziąć i chodźcie wszyscy do mnie. Nie ma to jakby tutaj dużego znaczenia. Chodzi tylko i wyłącznie o zdrowy trening, o trening, który będziemy w stanie kontynuować przez wiele, wiele lat, bez jakiegoś tam uszczerbku na naszym samopoczuciu, na naszej motywacji do jazdy i tak dalej. Niemniej jednak polecam wszystkim. Jeżeli ktoś nie zapoznawał się jeszcze z tego typu aplikacjami, no to szczerze zachęcam do sprawdzenia, w szczególności jeżeli chcecie na przykład dobrze przygotować się do kolejnego sezonu. To też nie jest tak, że mówię, że bez tych aplikacji nie poradzicie sobie w przygotowaniach, bo poradzicie sobie bez problemu i no, przez wiele lat jeździło się bez aplikacji, bez trenażerów i tak dalej i szło robić na tym bardzo dobrą formę, ale one po prostu ułatwiają tak pod względem logistycznym, pod względem kontroli treningu i innych tego typu rzeczy. Także ja często zalecam korzystanie z aplikacji. Też w tym roku w zimę będziemy prawdopodobnie jako Rusz się Zdrowo, jako Movement Care organizować jakieś wspólne treningi na Zwifcie. Może też jakieś rywalizacje w postaci wyścigów takich zamkniętych. Zobaczymy, coś tam na pewno będzie się działo, coś jest w planach. Mam nadzieję, że to się niedługo jakoś tam fajnie wyjaśni. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, aplikacje, rzeczy, rozwiązania bardziej software'owe, to tak naprawdę z takich najczęściej wykorzystywanych przeze mnie, no to jest już tyle. Mam też jeszcze osobny temat, bardziej od strony takiej sprzętowej, czyli fizycznych rzeczy, które nam mogą ułatwić proces treningowy. Chciałem to zawrzeć w tym podcaście, ale stwierdziłem, że nie będę mieszał tych tematów, bo one w pewnych momentach dość mocno się od siebie oddalają. I nie chciałbym też przeciągać tego odcinka nie wiadomo jak długo. Także prawdopodobnie albo następny, albo jeden z następnych odcinków będzie poświęcony sprzętowi, fizycznemu sprzętowi, typu pomiary mocy, pomiary tętna, pomiary laktatu. Powiemy sobie też troszeczkę o pomiarach mocy w bieganiu, o akcelerometrach, w postaci jakby analizy biomechaniki, w postaci analizy na przykład ruchu w kontekście skoczności, w kontekście treningu w oparciu o prędkość, czyli VBT. To będą rzeczy, które pojawią się w osobnym odcinku prawdopodobnie i omówimy je dość szczegółowo, na tyle, na ile będę mógł. Na dzisiaj, jeżeli chodzi o te aplikacje, to jest to wszystko. Ja będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli wy podzielicie się rzeczami, z których często korzystacie, tak w kontekście treningu, w kontekście planowania, analizy, realizacji treningu. Wiem, że też pewnie pojawi się sporo głosów korzystania z aplikacji typu na przykład Altrails, albo jest jeszcze Komoot, jakoś tak, do planowania tras. To też są fajne rzeczy ułatwiające często realizację treningu. Ale jeżeli macie jakieś takie specyficzne, może mniej znane rzeczy, no to będę wdzięczny, jeżeli się podzielicie. Tradycyjnie w opisie do tego odcinka podcastu znajdziecie możliwość kontaktu ze mną, możliwość dołączenia do całej naszej społeczności Rusz się Zdrowo, także wszystkich serdecznie zapraszam, zarówno do mailingu, jak i do grupy na Facebooku, gdzie troszeczkę częściej się, że tak powiem, widzimy, słyszymy i rozmawiamy ze sobą. Niemniej jednak
Zachęcam do zostawiania swoich propozycji. Być może gdzieś tam w następnych odcinkach postaramy się je troszeczkę poruszyć. Dzisiaj w ogóle znowu kontynuuję taką nową formę tego podcastu, czyli podcast solo. Mam nadzieję, że dość dobrze się mnie słuchało, że nie przynudzam, że jeżeli nagrywam samemu, to też jakoś to wszystko płynnie idzie i możecie coś z tego wyciągnąć, że są to dla was ciekawe rzeczy. Znowu będę bardzo wdzięczny za feedback, zarówno ten pozytywny, jak i negatywny odnośnie tego odcinka, bo to pomaga gdzieś tam rozwijać dalej ten podcast i myśleć nad tym, o tym, nad czym warto byłoby w najbliższym czasie popracować. Też troszeczkę inna forma pod względem takiej technicznej, trochę inne wprowadzenie i tak dalej. Kombinuję, szukam różnych nowych rozwiązań, które pozwolą nam dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. I tutaj ode mnie naprawdę ogromna prośba. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, jeżeli słuchałeś już wcześniejszych odcinków, słuchałaś wcześniejszych odcinków, podoba ci się to, co tutaj opowiadam, bądź opowiadamy razem z moimi gośćmi, to zatrzymaj się teraz na chwilę, udostępnij, pokaż ludziom, że nas słuchasz, możesz to zrobić przez Spotify, na przykład przez funkcję udostępnij w Instagram Stories, udostępnij to u siebie na Facebooku, być może wyślij znajomemu, cokolwiek, po prostu podziel się światu tym, że nas słuchasz, że są tu ciekawe rzeczy, jeżeli są dla ciebie oczywiście ciekawe, a druga sprawa, jeżeli uważasz, że znasz kogoś, kto chciałby czegoś takiego posłuchać, komu ta wiedza by się przydała, to wyślij mu bezpośrednio zaproszenie. Wyślij, powiedz, dlaczego warto przesłuchać. Będę ci za to naprawdę bardzo wdzięczny, bo ten podcast częściowo robię dla siebie. To jest spełnienie jakichś tam moich takich małych marzeń odnośnie wyrzucania swoich myśli z głowy. Druga sprawa to jest właśnie takie pozbywanie się rzeczy, które gdzieś tam w mojej głowie cały czas się kłębią i cały czas gdzieś tam się pojawiają jakieś pomysły, ale no nie oszukujmy się, robię to przede wszystkim dla was. Chciałbym dawać jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej pomysłów na zdrowy trening w sportach wytrzymałościowych. Jeżeli też macie jakieś pomysły na temat kolejnych odcinków, może chcielibyście, żeby tutaj pojawił się jakiś konkretny gość, też będę bardzo wdzięczny za podesłanie sugestii, za zaproponowanie czegoś. To nie chodzi o to, że ja nie mam pomysłów już na kolejne odcinki. Chodzi o to, żeby tutaj działy się rzeczy, których wy po prostu oczekujecie, których wy chcecie słuchać. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Bardzo dziękuję ci, że dotarłaś do tego momentu i jestem naprawdę ogromnie za to wdzięczny. Mam nadzieję, że do usłyszenia już niedługo. Chciałbym ten kolejny odcinek, tak jak mówię, o sprzęcie fizycznym troszeczkę nagrać. Zobaczymy, kiedy to się uda. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej!